Serdecznie serdecznie Was witam na, na naszym pierwszym spotkaniu z cyklu webinarów matematycznych, które organizuje Fundacja Fing z Fundacją M -Banku. Ja nazywam się Joanna Klus i tutaj się z Wami kontaktowałam w sprawie webinaru i przesyłałam wam, wam linki do spotkań. Witam serdecznie i, i przedstawiam tym z Was, którzy jeszcze się z Beatą i Asią nie spotkali nasze, nasze prelegentki dzisiejsze, którym za chwilkę oddam głos i które poprowadzą dzisiejsze wydarzenie. Witam Was jeszcze raz na, na drugim spotkaniu z cyklu webinarów Matematyka jest wszędzie, który to cykl organizuje Fundacja Fing i Fundacja MBanku, a wszystko w związku z nowym programem Fundacji M Banku, który ruszył już 14, 14 marca, to znaczy ruszył nabór do tego, do tego programu. Jak wiecie, lub jak za chwileczkę się dowiecie, Fundacja M Banku realizuje strategię M jak Matematyka, w ramach której wspiera różne różne placówki edukacyjne, w tym szkoły, w, w kwestii właśnie y, nauki matematyki, organizuje pro, pro, projekty, wydaje książki, wydaje e-booki i właśnie właśnie organizuje. Programy takie jak ten, o którym Wam, wam teraz chciałam szybciutko, szybciutko powiedzieć, ponieważ już można się tym zainteresować i już można zgłaszać, zgłaszać swoje, swoje pomysły do 7 maja czasu jest, jest jeszcze trochę ale jak wiecie najlepiej do w szkole mi on bardzo szybko sam, sam konkurs polega na konkurs w ramach którego możecie dostać się do programu polega na albo opracowaniu projektu matematycznego albo scenariusza lekcji dla uczennic i uczniów szkół podstawowych w ramach tego programu możliwe jest uzyskanie grantów w wysokości 7.500 do 15 tys. Złotych na realizację lub honorarium w wysokości 5 tys. złotych dla autorów najlepszych scenariuszy. O wszystkim możecie się dowiedzieć na stronie, na stronie programu, czyli msilnia.pl albo na stronie, stronie Fundacji MBanku. I ostatnia rzecz, którą, którą jeszcze tutaj na, na wstępie powiem, to, to inspiracje również do do tego programu możecie znaleźć w bezpłatnym e-booku Matematyka jest wszędzie. On jest do pobrania w, na stronach fundacji i na stronach programu. Jest też dostępny na stronie fundacji Fink w opisie. Wydarzenia. To jest książka. Yy, książka Matematyka jest wszędzie, która nie jest, ani która nie jest podręcznikiem, nie odnosi się bezpośrednio do, do podstawy programowej, ale jest takim zbiorem dla was inspiracji i, i pomysłów yy, na to, w jaki sposób matematyka yy, jest obecna w codziennym życiu. Yy, możecie skorzystać z niej Wy, jako nauczycielki, nauczyciele, ale też jako, jako rodzice. I jestem pewna, że, yy, że może się wam przydać. Zresztą więcej jeszcze o tej książce wspomni, wspomni za, za jakiś czas Agnieszka podczas, podczas swojej prezentacji. I to, to, to chyba tyle ode mnie na, na wstępie, i oddaję teraz głos naszym prelegentkom. Najpierw no, ja Wam opowiem o takim ostatnim moim projekcie matematycznym, bo w sumie nie był to matematyczny projekt, ale pomyślałam sobie, że będzie to znakomity projekt interdyscyplinarny to będzie o hodowli hiacynta. Kiedy na 8 marca zawsze się zastanawialiśmy, co tu takiego kupić dzieciom, żeby wszyscy byli zadowoleni i jednakowo zadowoleni, a że wcześniej hodowałam hiacynta, przyniosłam po prostu do klasy i sobie mierzyliśmy liść tego hiacynta w klasie i dzieci tak się tym zafascynowały. Że poprosiły też, żeby rodzice w domu kupili. Chyba dwie czy trzy osoby sobie hodowały swojego kwiacenta. I pomyślałam, że to będzie świetny moment, żeby wykorzystać to ich zainteresowanie i to, co się w klasie zadziało takiego fajnego, żeby przygotować im taką kartę obserwacji. Poproszę ten drugi slajd. I przygotowałam kartę obserwacji roślinki, omówiliśmy sobie. Miał to być, miał to być projekt przyrodniczy. A wyszedł i matematyczny, i jeszcze dodatkowo polonistyczny, bo dzieci opisywały tego swojego kwiatka. Tutaj widać jeden uczeń w rękawiczkach kwiata mierzy, bo tego dnia mieliśmy też wizytę pani stomatolog na zajęciach, która rozdała dzieciom rękawiczki. No i ten już do końca lekcji pracował w tych rękawiczkach, ale fajne zdjęcie, bo różowa <grywania> linijka i te rękawiczki, tak jakby rzeczywiście gdzieś w laboratorium pracował, a to tylko kwiatek i linijka na matematyce. Zobaczcie, jakie skupienie uczniów moich podczas mierzenia, tych, tych pierwszych takich prób roślinki, a od którego miejsca mierzyć, a czy od cebulki, a który liść. Więc miały za zadanie wybrać sobie jeden liść i ten jeden liść zaznaczyć flamastrem, takim niezmywalnym i potem ten liść mierzyć. Na pewno wiecie, że hyacinth bardzo szybko rośnie. Dla dzieci to było wręcz niewiarygodne, bo potrafił w ciągu jednej nocy 2 cm urosnąć. A też nie każdy rósł tak samo, więc frajda, tym bardziej duża. Tą, ten dzień hodowli Jacynta dzieci zabrały do domu, ale w klasie zmierzyły wysokość rośliny i zapisały datę. Potem miały przez półtora tygodnia obserwować roślinę. Najpierw jeszcze tutaj zobaczcie, jest kolor, bo nie wiadomo było, jakiego koloru ten kwiatek będzie, więc trzeba było zaznaczyć, jaki to będzie kolor, jaki to będzie kolor tego kwiatka. No i potem miały próbować wpisać datę i zrobić. Pomiar u siebie w domu, tylko cztery razy, wszystko jedno w jakim czasie. No i poproszę następny slajd. Poprosiłam też rodziców, żeby mi przysyłali zdjęcia roślin na mojego służbowego maila, więc bardzo fajnie, bo mam takie zdjęcia, zobaczcie, nawet zbudowane z dwóch, jak roślinka wyglądała pierwszego czy drugiego dnia, a jak wyglądała wtedy, kiedy już przynosiliśmy do klasy kartę obserwacji. Kartę obserwacji przynieśliśmy wczoraj. Wszystkie dzieci były jednakowo zaangażowane. Nie wszystkie miały zapisane datę rozkwitu tego kwiatka, jak kiedy się pojawił pierwszy kwiatek, że można było zidentyfikować jego kolor, ale potrafiły powiedzieć, jak często dokonywały tych pomiarów. No, niektórzy to i rano, i wieczorem, i sprawdzali, czy ten kwiatek urósł. Ale najfajniejsze to było, słuchajcie, to, że one ze sobą rozmawiały, bo poprosiłam, żeby wyszły na dywan. I z tymi swoimi kartami, żeby sobie opowiadały. A zobacz, a twój kwiatek to tyle mierzy, a mój miał tyle centymetrów. A, a którego dnia zmierzyłeś? Czyli odczytywały datę, bo daty też musiały zapisać. Jak dla pierwszaków, to całkiem dużo sprawności i wspaniała lekcja na porównywanie różnicowe. O ile większy był kwiatek, o ile urósł, o ile centymetrów urósł, Między pierwszym dniem pomiaru a ostatnim dniem pomiaru, a o ile większy jest Twój kwiatek od kwiatka Ewy. No, fantastyczne pomiary, mimo tego, że w klasie pierwszej poruszamy się w tym zakresie liczbowym jeszcze takim niskim, jeżeli chodzi o pisanie, to samo liczenie to naprawdę były tak w granicach 40 centymetrów. I to było naprawdę fantastyczne. Trochę statystyki, bo najwięcej okazało się, że jest kwiatków fioletowych, najmniej było białych, więc robiły też taki wykres. I następny slajd poproszę. Jednym z też takich projektów, bo realizujemy taki projekt, przecież i w podstawie programowej mamy zapisane, że uczniowie mają prowadzić obserwacje, mają prowadzić jakąś hodowlę. To jest stary projekt, który realizowałam na podstawie. Książeczki fasola Eulali Justyny Bednarek, gdzie jest takim pytaniem kluczowym było: czy fasola może osiągnąć jeden metr wysokości? No i dzieci też się zastanawiały, bo ten metr to jest dla nich taka magiczna wręcz liczba, czy się uda taką wielką fasolę wyhodować? Komu się uda taką fasolę wyhodować? Bo fasolki została hodowla założona w klasie, ale hodowały dzieci fasole w domu. Więc, czy ta fasola może osiągnąć jeden metr, i jak szybko się to stanie. Więc, codziennie dzieci dokonywały pomiarów, fasola też bardzo szybko rośnie, więc okazało się, że może mieć metr dosyć szybko i nawet jeszcze może być wyższa. To było takie bardzo odkrywcze dla dzieci. To była klasa druga. Natomiast, jak sami widzicie, można zrobić taki projekt interdyscyplinarny, gdzie matematyka wystąpi. Tutaj też będzie karta obserwacji. Będzie edukacja matematyczna związana z pomiarami, z obliczeniami kalendarzowymi, z porównywaniem różnicowym. Na edukacji polonistycznej będą dzieci opowiadać, co się działo z tą rośliną, jak o tę roślinkę dbały. No a edukacja przyrodnicza to cały okres wegetacji, podobnie z jacyntem. Ten jeden pierwszy jacynt, który mamy w klasie od początku kiedy zaczęliśmy hodować takich wspólnych jacynt, to w tej chwili on już jest niepodlewany i czekamy, kiedy się zasuszy, żeby cebulkę zasuszyć i jesienią móc posadzić pod szkołą. Poproszę kolejny slajd. Ja takie projekty przyrodnicze od wielu, wielu lat realizuję Mamy takie miejsce pod szkołą, pod starą akacją, taka letnia klasa. Tam widać spalet zrobiony taki mały kwietnik. Wtedy małe tam roślinki były, ale ja jeszcze dodatkowo niedaleko tej letniej klasy mam takie grządki podwyższane, gdzie hodujemy sałatę i rzodkiewkę i też przez dłuższy czas obserwujemy i się opiekujemy tymi roślinami. Siejemy zawsze na początku maja albo na koniec kwietnia, zależy jaka jest pogoda, a zjadamy to, co nam urośnie w połowie czerwca. Więc te obliczenia kalendarzowe tu akurat nie mierzymy roślin, ale obliczenia kalendarzowe jak najbardziej tutaj się sprawdzają. Dodatkowo możemy ważyć przecież rzodkiewki, które nam się urodzą, i jest to znakomita lekcja też związana ze zdrowym odżywianiem więc też projekt interdyscyplinarny. Praca z kalendarzem, poproszę kolejny slajd. Praca z kalendarzem jest bardzo ciekawa i występuje podczas nauki w edukacji matematycznej, w podręcznikach, z którymi pracujemy, dosyć często. Tworzymy też takie własne kalendarze, jest kalendarz ścienny, bardzo często się do niego odwołujemy. Dla dzieci upływ czasu, nawet dla pierwszoklasistów. To jest takie bardzo płynne jeszcze pojęcie, podobnie jak pory roku czy miesiące. Okazuje się, że uczniowie, którzy przychodzą do klasy pierwszej, bardzo często nas w miesięcy w kolejności nie znają. Więc tutaj świetna okazja, również żeby się z tym zmagać i pomagać dzieciom w zapoznaniu się z kalendarzem i w ogóle z określaniem czasu w tym zakresie roku. Następny slajd poproszę. Matematyka to też jest mierzenie, oprócz tego, że mierzymy małe roślinki, to też jest mierzenie dużych elementów. Zawsze robimy na początku to w klasie, więc mierzą książki, mierzą, mierzą ławki, mierzą meble. No, mam takiego teraz ucznia, który przychodzi w ogóle z, taką, z takim pomiarem prawie budowlanym, i różne pomiary dokonuje, tak się zafascynował. Tutaj widać właśnie w tej letniej klasie, kiedy mierzymy sobie tą grządkę podwyższaną, taki kwietnik, właściwie z kwiatkami i dzieci porównywały obwód tej akacji mierzyły palety na których siedzieliśmy, mierzyły materace i wtedy też było porównywanie i przede wszystkim współpraca, bo pracowały w parach albo w grupach czterosobowych w zależności od tego jak się dobrały. Kiedy budowaliśmy karnik klasowy Również dokonywaliśmy pomiaru. Teraz wybieramy się na wycieczkę do Kastoramy. Jestem bardzo ciekawa, co tam będziemy robić, jakie zajęcia nam przygotują. A tutaj jest fragment strony z ćwiczeń, z naszego podręcznika, gdzie dzieci też taki karmik wirtualny, trochę papierowy, mają okazję zmierzyć i potem te wielkości porównywać między sobą. I też pomagać sobie nawzajem. Dzieci w klasie pierwszej, kiedy w przedszkolu nie miały jeszcze styczności z linijką albo miały, bo je to zainteresowało, i ktoś w domu pokazał, do czego służy i co się z tą linijką robi. To w klasie pierwszej, jak się tylko nauczą mierzyć, to naprawdę mierzą sobie wszystko i długość grzywki, i kucyka, i, i palców, i naprawdę wszystko, wszystko dokładnie. Ja też byłam całkiem dokładnie zmierzona. Nie będę pomiarów tutaj podawać. I następna, następny slajd poproszę. Bardzo dużo statystyki, w związku z tym, że te nasze projekty są interdyscyplinarne, to też staramy się matematykę włączać, choćby nawet na taki. Jakby krótki moment na, na to, żeby coś przeliczyć, ale też, żeby dzieci nauczyły się budować takie schematy graficzne. Teraz projekt, który realizuje projekt międzynarodowy na temat zawodów, niby taki banalny wydawałby się prosty, ale zrobiliśmy takie badania. Wysłałam link do rodziców wszystkich, do wszystkich rodziców z naszej szkoły i poprosiłam chętnych, żeby wypełnili ankietę. Jaki zawód wykonują, a potem sobie uszeregowaliśmy te zawody, dzieci liczyły, ilu mamy nauczycieli, prawników. Potem z tego zrobiliśmy takie generalne zestawienie: zawody związane z edukacją, zawody związane ze służbą zdrowia. No, i okazuje się, że najwięcej chętnych to było mam do wypełnienia tej ankiety, bo aż 70% 30% to tatusiowie wypełnili ankietę. Dla nas nie miało to jakiegoś wielkiego znaczenia, bo chodziło nam w ogóle o zapoznanie się z zawodami, jakie wykonują rodzice uczniów naszej szkoły. Budowaliśmy też takie schematy i elementy statystyki przy projekcie o zwierzętach domowych. Więc ta matematyka może naprawdę, jeżeli mamy jakiś pomysł na projekt interdyscyplinarny, to za, zachęcam i tutaj pokazuję. Mam nadzieję, że w ten sposób też zachęcę, żeby tę matematykę, choćby w najmniejszym stopniu gdzieś tam przemycać. Następny slajd, poproszę. W podręcznikach tych nowszych, nowoczesnych, w naszym podręczniku też mamy elementy statystyki. A tutaj widać moich uczniów, jak przyklejają, zamiast rysować, czy, czy zamiast na takim schemacie słupkowym w podręczniku, to na zwykłej karce szybciutko narysowałam i klasa moja, tutaj żeśmy akurat określali kolor oczu, ilu uczniów ma kolor oczu brązowy, niebieski. Mamy dziewczynkę, która ma bursztynowe nowe oczy, więc. Miała okazję doświadczyć tego, że jest wyjątkowa. I następny slajd. Fajnym takim tematem też. Ja zwykle realizuję projekt o motylach i tam widać pięknie symetrię. Więc na zajęciach plastycznych ta symetria występowała już w różnych pracach plastycznych. Potem z tego robiliśmy wystawę, ale tutaj też był taki fajny moment, żeby dzieci umiały zbadać, co jest symetryczne, wykorzystując lusterka, ale też. Bawiąc się farbami. Pierwszaki z wielką ochotą takimi zajęciami, do takich zajęć się zabierają, więc warto o tym pamiętać i z tego korzystać jak najczęściej, bo jest to bardzo, bardzo rozwijające. I następny slajd. Nawet projekty polonistyczne, tu jest taki projekt czytelniczy przystanek czytankowo. Zobaczcie 2018 rok realizowaliśmy z nauczycielkami z różnych szkół w Polsce. Na mapie pokazywaliśmy sobie, gdzie kto mieszka, ale nasze książki, które wybraliśmy, my, partnerzy w projekcie, wybraliśmy do czytania, pokonywały drogę. Pocztą, czyli albo pociągiem, albo gdzieś jakimś autobusem, w zależności od tego, jak poczta działa i jak pan listonosz te przesyłki dostarcza, wysyłaliśmy sobie ze szkoły do szkoły książki. Poproszę, następny slajd. A potem szukaliśmy na mapie, gdzie nasi partnerzy, zobaczcie te pineski, to są właśnie szkoły, z którymi współpracowaliśmy, i wysyłaliśmy do tych szkół y, książki, i zrobiliśmy sobie taki schemat. Y, niestety nie mogłam odnaleźć, bo Twin Space projektów hydwinigowych została tak zmieniona, że miałam problem, żeby odnaleźć zdjęcie, które Przedstawiało tabelę i w tym w tej tabeli zamieszczaliśmy, ile kilometrów pokonała jaka książka, jaki tytuł gdzieś tam naj, najwięcej kilometrów pokonał, bo wędrował od szkoły do szkoły i. Na mapie takiej liczyliśmy kilometry. To było naprawdę fantastyczne. Klasa trzecia i druga tu akurat moi byli w drugiej klasie, ale też byli uczniowie z klasy pierwszej i z trzeciej. A te odległości no to wiecie, w takich konkretnych kilometrach nie 2-3 kilometry, tylko nawet 400, 500 czy 600 kilometrów więc liczby naprawdę. Potężne, ale też dające dzieciom wyobrażenie, jakie to są odległości, jeżeli popatrzymy na mapę. No i robiliśmy też w tym projekcie czytelniczym taki łańcuch czytelniczy. Dzieci, jak czytały indywidualnie książki, to wypełniały taką karteczkę specjalnie przygotowaną, i z tego powstał łańcuch czytelniczy. Liczyliśmy ogniwa, na tych ogniwach były imiona i nazwiska dzieci czytuły książek, losowaliśmy nagrody, co któreś oczko losowaliśmy, liczyliśmy, bardzo dużo liczenia, ale też wiele emocji. I następny slajd poproszę. I z tym projektem również się wiąże taki podprojekt można powiedzieć, zaczytane królestwo. Dzieci, które w domu czytały książki, to cegiełkę do takiego Króle, do takiej królewskiej wieży zamkowej dostawały za 10 minut czytania jedna taka cegiełka. I tutaj widać moje uczennice, która tych wież czytelniczych wykleiła całkiem sporo. Potem sobie liczyliśmy, ile minut ona czytała, ile minut czytały inne dzieci, ile to godzin. No i wyszła nam całkiem potężna liczba na obliczenia, takie oprócz tego, że kalendarzowe to jeszcze tutaj związane z czasem, no naprawdę na takich wysokich, dosyć dużych liczbach, a emocji naprawdę wiele i ostatni taki projekt, który robiłam, poproszę tutaj o obrazek. To jest projekt właśnie ten robię aktualnie go z projekt o zawodach i tu właśnie chciałam wspomnieć o tym, że matematyka to jest nauka nie o liczeniu, tylko nauka o myśleniu, nauka myślenia. I nawet wtedy, kiedy realizuję ten projekt o zawodach i Pojawi się w, naszym, w naszej klasie gość, niech, bo to będzie budow... pan, który zajmuje się remontami mieszkań. Dzieci nazywają pan budowlaniec. Przyszedł do nas z walizką pełną różnych instrumentów swoich do pracy, nie tylko takich... Czy nie dzwonisz? Najczęściej nam się pojawia, czyli na przykład młotek jakiś albo jakaś szpachelka do pachlowania dziur w ścianie albo nie wiem, zwykły jakiś taki przymiar budowlany, to ten pan miał, słuchajcie, takie urządzenia w tej swojej ufafranej farbami skrzynce, że my z koleżanką, która w klasie ze mną jest nauczycielką współorganizującą, to takie oczy miałyśmy okrągłe. Jakiś miał laserowy dalmierz, mierzył nam odległości, wysokość od podłogi do sufitu, a odległość do ściany. Dzieci zafascynowane sobie zapisywały te odległości. Potem Krokami mierzyły, naprawdę bardzo dużo. Mierzyły, liczyły, ile śrub tam w jakimś. Pojemniczku, pan miał. Czy dla każdego wystarczy na pamiątkę taka jedna śrubka? Więc to był początek roku szkolnego w pierwszej klasie. Ja widziałam, jak one przeżywają. Oprócz tego, że samo spotkanie było świetne, bo pan miał niesamity kontakt z dziećmi, to jeszcze tyle matematyki. A tutaj mieliśmy spotkanie z prezenterką pogody z telewizji olsztyńskiej. I szczęśliwie dla nas, słuchajcie, było tak zimno, że były minusowe temperatury. No a. W podręcznikach naszych najczęściej mówi się, że jest 5 stopni mrozu, albo 5 stopni poniżej zera, albo tam jest bardzo zimno. No a tutaj dzieci, które i tak w większości się tak interesują matematyką, że w mojej klasie kilka osób wiedziało, że są jakieś liczby ujemne, że była świetna okazja, żeby mimochodem porozmawiać o tych temperaturach ujemnych. I teraz, jak realizowaliśmy kolejny moduł projektu Natalka i Jantek na tropach wielkiej matematyki. I była właśnie był to moduł o pogodzie, i trzeba było obliczyć różnicę temperatur między miastami w jednym mieście, w jednej miejscowości było minus jeden, a w innej było plus osiem. No to świetnie było, już po tym spotkaniu dzieci sobie poradziły, bo pamiętały, jak to obliczyć, jak to na termometrze sobie zaznaczyć, żeby z łatwością można było policzyć, jeżeli nie w pamięci, to chociaż patrząc na te kreseczki. I to jest właśnie uczenie się mimochodem, czyli wykorzystywanie każdej sytuacji edukacyjnej, która sprzyja rozwojowi myślenia. I rozwojowi poznawczemu dzieci, a jednocześnie zaspokaja ich ciekawość, bo bardzo często było tak, że dzieci po prostu zadawały pytania, i ja odpowiadałam na ich zainteresowanie. I poproszę następny slajd. To uczenie się i uczenie się, i przeżywanie, i uczenie się matematyki, ale nie tylko. Ma miejsce wtedy, kiedy uczymy się, gdy przeżywamy, i bardzo fajnie, bo jak sobie przygotowywałam materiały do dzisiejszego spotkania, to właśnie w tej książeczce tutaj pokażę ją, to jest pierwsza moja książeczka przygotowana przez Fundację Mbanku, znalazłam emocje są ważne w nauce, więc jeżeli będziecie mieć szansę z tymi książkami się zapoznać, a zachęcam do poszukiwania ich. To tam są nie tylko pomysły na projekty, tam jest bardzo dużo treści na temat w ogóle, jak się uczy mózg, jak trzeba uczyć, żeby uczenie i nauczanie było przyjemne, też dla nauczyciela, a dla ucznia efektywne. Więc mózg się uczy wtedy, kiedy przeżywa pozytywne emocje, kiedy się dużo dzieci bawią, wtedy na pewno łatwiej zapamiętują to, co chcemy, żeby zapamiętały. Kiedy działają aktywnie, współpracują, rozmawiają ze sobą, kiedy pozwalamy dzieciom eksperymentować, sprawdzać. Nie, podaj, nie podajemy gotowych rozwiązań, ale pozwalamy manipulować, pozwalamy na swobodę wypowiedzi czyli ta kultura błędu. Jeżeli nawet się pomylimy i dziecko się pomyli, to nie źle powiedziałeś, tylko no jeszcze trzeba jakoś zachęcić, żeby jeszcze raz dziecko policzyło, albo żeby wesprzeć je w tym, że popełniło błąd, i podziękować. Słuchaj, super, mamy okazję. Rozwiązać ten problem wspólnie, i świetnie, że właśnie tutaj jest ta pomyłka. Ja się też y, często mylę, czasami, specjalnie czasami mi się zdarzy błąd popełnić i dzieci są bardzo czujne i zwracają uwagę, o tutaj pani błąd zrobiłam. O dziękuję, że y, znalazłeś ten błąd, jestem naprawdę teraz rozkojarzona albo zmęczona, ale świetnie, że ten błąd się pojawił, bo ja też mogę popełniać błędy i dzięki temu dzieci się z tymi błędami oswajają i nie traktują ich jako coś, co jest y, dyskredytujące albo przekreślające ich y, y, dalsze propozycje. Pozycje podawane rozwiązań czy jakiegoś tam innego matematycznego myślenia na, na rozwiązywanie innych problemów. Kiedy pokazujemy właśnie, że sami też nie wiemy, albo się mylimy, albo poszuki, poszukujemy wiadomości, bo dzieci zadały takie pytanie, że z jaką szybkością biegnie żyrafa, też nie wiedziałam, to też jest matematyka, szukaliśmy wspólnie. Kiedy uczymy się, kiedy notujemy, rysując, pozwalamy dzieciom na ich własne strategie notowania, obliczania. Kombinowania. Ja wykorzystuję do tego tabliczki słuchościeralne, ale można też taką zafoliowaną kartkę z flamastrem słuchościeralnym do tego wykorzystywać, też będzie działało. Kiedy dyskutujemy, rozmawiamy ze sobą, kiedy się spieramy w mądry sposób, kiedy potrafimy się wsłuchać jedno dziecko w drugie, jest to problem. Dzieci teraz współczesne mają kłopot z, taką, z takim uważnym słuchaniem i uważnością. Generalnie sama z tym się zmagam w klasie, ale. Nie poddaje się, trenujemy tę uważność i uważność na drugą osobę, czyli to, co druga osoba mówi. No, i jeszcze raz tutaj powtórzę, nie powielamy schematów i nie pokazujemy dzieciom schematów, tylko stwarzamy takie sytuacje edukacyjne, żeby dzieci same doszły do jakiegoś rozwiązania, żeby podawały propozycje, żebyśmy mieli szansę nad tymi propozycjami podanymi przez dziećmi popracować i znaleźć najlepszą, żeby miały możliwość też. Mówić jak same liczą i podawać swoje własne strategie. Nie narzucamy strategii do, do liczenia, do myślenia, tylko od pierwszej klasy pokazujemy, że są w tym, że powinny być w tym swobodne i że dajemy im właśnie na to przestrzeń. No i na koniec wykorzystujemy sytuacje życiowe, czyli to, co się nagle pojawia. Nawet jeżeli pojawiły się w klasie marchewki, bo mamy owoce w szkole, to zważmy te marchewki, ile one wszystkie ważą dla każdego ucznia, ile jedna. Paczuszka waży, a ile dwie? Czy ważą tyle samo, ile waży 10 tych opakowań? No to teraz oszacujmy, ile będzie ważyć 20 tych pudełeczek czy tamtych woreczków. A teraz sprawdźmy, kto był bliżej tej prawdy. Także matematyka to jest fascynująca przygoda i bardzo się cieszę, że mam okazję. Opowiadać chociaż tak bardzo krótko, ale opowiadać o tym, co z dziećmi robię, i mam nadzieję, że Was przekonam do tego, że nie jest to nic trudnego i będziecie chcieli spróbować y, tę matematykę coraz częściej w swoje zajęcia wplatać, nawet jeżeli będzie to edukacja polonistyczna. Dziękuję Agnieszko za pomoc. Y, kamień z Kamień serca. Potem Proszę bardzo. Rozwijze, dlaczego nie działało, ale Ty już masz dzięki temu też prezentację otwartą i już wiesz, że tobie będzie działać. Dzięki. Dziękuję. No to ja zapraszam Państwa na przygodę w matematyce interdyscyplinarnie w klasach 4-8, a może i trochę dalej. Czy to jest wyzwanie? No chyba tak. Ja sobie zawsze przypominam takie lekcje, gdzie moi uczniowie się spytają: A po co mi to? I na początku swojej pracy, no, zawsze jakoś tam im tłumaczyłam: To bank, to sklep. No, i jak e, pamiętam, jeden z uczniów mówi, no, a po co mi to? On mówi, nie pytaj, bo i tak będzie sklep albo bank. Więc to jest też takie zastanowienie się i zatrzymanie, po co mi ta matematyka? E, jak ją wykorzystuję? Bo to też jest początek do tego, do odpowiedzi, czy lekcje matematyki mogą być interdyscyplinarne, albo czy możemy w ogóle tworzyć bloki interdyscyplinarne, pracować. E, różnymi metodami, ale też wokół takiego jednego tematu. I też nad takim problemem e, pochyliły się moje koleżanki i koledzy, z, którzy pracują ze mną w Dodenie, e, w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Filial w Wałbrzychu. ja do nich dołączyłam w tamtym roku, a oni prowadzą taki cudowny dla mnie e, projekt działania, Szkiełkiem i okiem, czyli opowieści o eksperymencie w szkole i przedszkolu. I za każdym razem, mamy takie cztery spotkania w ciągu roku, za każdym razem rzucany jest temat, wyzwanie. Dla nas, doradców, eee, pracowaliśmy wokół tematu energii, i wtedy moim zadaniem jest przygotowanie eee, tematów, które mogłabym poruszać na matematyce połączoną z energią. Ostatnio mieliśmy o hałasie, o dźwięku. No to jak tą matematykę z dźwiękiem? No, tu matematykę z dźwiękiem połączyłam w ten sposób, że przecież możemy zbadać dźwięk, zrobić projekt interdyscyplinarny dotyczący dźwięku, zaczynając od wykorzystania narzędzi TIK. No bo czy muszę mieć same mierniki, które kosztują czasem krocie, czy może już inteligencja, sztuczna inteligencja, może też ją mogę wykorzystać do, do dźwięku, ale też różnego rodzaju aplikacje, które mi mierzą dźwięk. Zainstalowanie takich aplikacji na telefon czy tablet, wyznaczenie obszarów, które badają dzieciaki i tutaj podzielenie ich na zespoły. Jeden zespół odpowiada na przykład za hałas i dźwięk, który powstaje na stołówce w różnych godzinach, na różnych piętrach, bo my mamy tak szkołę zrobioną, że już mamy klasy młodsze na pierwszym piętrze, klasy starsze na parterze i drugim piętrze. No więc, czy ten hałas, jest, można do tego dołączyć również temat związany z biologią i porównywanie, tak, który ten próg hałasu my generujemy, czyli właściwie dzieci generują, i jak to się odnosi do ich bezpieczeństwa. Tutaj chciałam pokazać Państwu na początek gwiazdozbiory, a temat był związany z rokiem Mikołaja Kopernika. Właśnie we wrześniu mieliśmy taki wspólny projekt, gdzie dzieliliśmy się pomysłami na zajęcia, z dziećmi na różnych przedmiotach dotyczących Mikołaja Kopernika. I tutaj taki mój pomysł spójrzmy w niebo i w gwiazdozbiory. I co te gwiazdozbiory, jak na tych gwiazdozbiorach mogę pracować na lekcji matematyki? No jak popatrzymy na same kształty, no to już nam się kilka pomysłów pojawia, zaczynając od tego, że przecież my możemy te gwiazdozbiory policzyć. Możemy sobie zakodować wartościami i wykonać różnego rodzaju zsumowania. Możemy zmierzyć odległości pomiędzy odcinkami, mówiąc o łamanej otwartej czy łamanej zamkniętej w klasie czwartej, ale w klasie siódmej czy w klasie szóstej, przy skali możemy pomierzyć te odcinki, sprawdzić, jak ta skala wygląda, jeżeli chodzi o mapowanie nieba, przeliczyć. Pomyśleć sobie też o odległościach w kosmosie i wprowadzić to w notacji wykładniczej. Więc zobaczcie, że tak naprawdę rzucenie kogoś, tak jak ja zostałam rzucona na głęboką wodę i pomyślenie wokół danego tematu, jak określić matematykę, pobudza nas do myślenia. Też możemy zrobić w taki sam sposób, pobudzając naszych uczniów, którzy mają doświadczenie. W jaki sposób możemy odkrywać matematykę? Tu jeszcze przykład możemy, przecież, obliczyć pola figur wyznaczone przez tą łamaną zamkniętą, ale możemy też poprosić uczniów, żeby stworzyli swoje gwiazdozbiory, wyznaczając im odległości, jakie mają być zachowane pomiędzy gwiazdami, ilości tych gwiazd, no i niech kombinują. Albo niech zrobią taki gwiazdozbiór, który będzie łamaną zamkniętą, ale będzie nietypową figurą, ale z określonym polem. No, myślę, że to będzie dla nich ciekawe wyzwanie. No, ale jak Kopernik i narzędzia TIC, no, oczywiście, tutaj połączenie tego wszystkiego razem i na, y, aplikacja, tutaj przykład jednej darmowej, Stellarium, gdzie możemy zobaczyć niebo nad naszą głową. Tutaj aplikacja po podłączeniu do internetu y, tabletu czy telefonu y, i uruchomienie lokalizacji, pozwala nam ona obserwację nieba gwiazdozbiorów nad naszą głową w danym czasie rzeczywistym. No i tutaj więcej pytań i obserwacji się dzieciaków pojawia i znowu możemy już pracować nie na tych, które ten nauczyciel wybrał i wydrukował różne gwiazdozbiory, ale na tych, które dzieciaki zainteresuje. Czyli podobne ćwiczenia możemy już wykonywać na wybranych przez uczniów E, samodzielnie obszarach. Co najprostszego mogło być w Koperniku? No, zaplanuj wycieczkę do Torunia. E, tu klasa siódma we wrześniu planowała taką wycieczkę. Oczywiście, żeby zaplanować wycieczkę, musieli mieć kilka informacji, e, że jadą na trzy dni, e, że transport mają określić samodzielnie i wybrać, naj, jak, który będzie najbardziej, e, po pierwsze, bezpieczny, a po drugie, ekonomiczny. Mają znaleźć dokładne dane. To nie ma być wymyślone. E, oczywiście, co z, jakie pytanie zadali mi uczniowie, czy mogą dzwonić do firmy transportowej, a jedna grupa się spytała, czy mogą zadzwonić do biura e, podróży, którzy, które zaplanuje im krok po kroku, jak taka wycieczka ma wyglądać i zrobią im wycenę. Ja mówię, nie słuchajcie, wy musicie to zrobić od początku do końca. E, też. W, Przysłuchiwanie się ich rozmowom pokazuje ich doświadczenie. Czasem zdziwienie, że na przykład na pociąg to bilet można tylko maksymalnie na trzy osoby kupić, bo nie odkliknęli na przykład zakupów grupowych. Też niektórzy się zdziwili, że są zniżki jakieś, więc przy zniżkach mamy procenty, mogą to obliczać. Robili symulacje dla klasy 20-osobowej. E, powiedziałam, że mają zwrócić uwagę, że może być wśród e, tych uczniów to, żeby im poziom trochę podnieść, no że są weganie, którzy mają mieć specjalny posiłek, no i to wszystko musieli zaplanować. No i później się okazało, słuchajcie, że najtańsza wycieczka na trzy dni do Torunia, oczywiście z atrakcjami, mieli te atrakcje sprawdzić, ile kosztuje, może znajdą coś, co jest za darmo. Najtańsza wycieczka, jaka im wyszła, to wynosiła 1500 złotych. No i też to jest takie doświadczenie dla dzieciaków, które coraz częściej nam mówią, że ta wycieczka jest za droga. Myślę, że ta siódma klasa już nie powie, że jest za droga, więc przeliczyli to wszystko, posprawdzali. Później zastanawialiśmy się, co może poszło nie tak, że ta wycieczka jest taka droga. Dodatkowo tutaj zrealizowaliśmy doradztwo zawodowe, bo wcielili się właśnie w biuro podróży, w handlarza, który musi znaleźć jak najtańszą ofertę. Dla e, swojego klienta. Natomiast szósta klasa pochyliła się nad tematem kolejność działań, bo w tym obszarze pracowaliśmy, ale też z Kopernikiem. To przygotowałam im historię życia Kopernika. Przy okazji matematyki poznali bliżej e, tego m, bohatera, i za zadaniem ich było, e, mieli treść wylosowaną i niektóre liczby mieli zamienić w taki sposób przygotowując kolejność wykonywania działań i to oni układali działanie do określonego wyniku. Czyli był wynik, no i teraz trzeba ułożyć działanie. Zgodnie z kolejnością. Następnie grupa kolejna, która otrzymywała zadanie, musiała je rozwiązać. Czasem zdarzało się tak, że grupa, która musiała rozwiązać zadanie, zaznaczała, że było to niewykonywalne, bo nie było zgodne z kolejnością działań. Więc też dzieciaki uczyły się na błędach, wyjaśniały i uczyły się taka pomoc koleżeńska, uczenie się wzajemne, bo oni jeden drugiemu tłumaczył, dlaczego to jest źle. Albo y, oni zakładali, że załóżmy wychodzi tu 175, a absolutnie z tym, co zapisane jest, taki wynik nie wychodzi. I tłumaczyli, uczyli sobie, przypominali kolejność wykonywania działań. Teraz przejdę do e, tematu, który też poruszała już Jola program i e twinning. Słuchajcie, program i e twinning i projekty i e twinning to znowu jest taki obszar, który pobudza myślenie nauczyciela i kreatywność nauczyciela. Realizując takie projekty, możemy po pierwsze dzielić się swoimi pomysłami, po drugie, wpadać na różne dziwne rozwiązania i propozycje. Tutaj piękna matematyka, geometria w sztuce. To jest geometria w ogóle i sztuka to jest tak szeroki temat, który możemy, tak naprawdę, całą naszą geometrię, którą mamy w szkole podstawowej, zbudować na Właśnie sztuce, odnoszenie do architektury, do tego, co nas otacza. Ja pamiętam, że w czasie pracy zdalnej moi uczniowie mieli za zadanie przy figurach płaskich odnaleźć nietypowe figury i gdzie te figury są w przestrzeni codziennej wykorzystywane. Mówiliśmy o tym, że projektanci wnętrz, czy projektanci nawet przedmiotów użytkowych, oni też muszą się znać na matematyce, bo nie zawsze kąty będą tak dobrane, żeby na przykład dziwnej formy fotel stał i działał, więc on też musi znać matematykę. Nasz projekt był oparty na tym, że wyszukiwaliśmy tę geometrię w sztuce, w architekturze, w historii. Podróżowaliśmy po różnych zakątkach świata, żeby zobaczyć, jak różne mogą być budowle, ale też analizowaliśmy budowle naszych Szkół, przedszkoli, bo też przedszkola brały z nami udział w tym projekcie. No i dzieciaki robiły sobie wyzwania. Robiliśmy zdjęcia i przy użyciu narzędzi TIK przygotowywaliśmy komiksy, gdzie były zadania do rozwiązania dla naszych partnerów w projekcie. Czyli dzieciaki byli twórcami, musieli sami wymyślić zadanie. To też jest, słuchajcie, dosyć trudne dla dzieci: przygotowanie zadania zadania też odpowiedniej trudności, bo oczywiście jak układają te zadania, to faktycznie są one przeważnie bardzo trudne i chyba żadna z nas by nie zrobiło trudniejszego zadania, niż oni wpadają. Oczywiście sztuka i geometria. Dlaczego ja tą sztukę wykorzystuję w, w czasie wprowadzania geometrii? Po pierwsze, nie wszystkie dzieci czują się silne z matematyki. To, co tutaj Jola mówiła, że dzieci w edukacji wczesnoszkolnej są chętne, one działają. I powiem Wam przez moje doświadczenie, bo prowadzę jedną klasę, od klasy pierwszej zaczęliśmy, teraz jesteśmy już w klasie trzeciej. To są dzieciaki, które realizują innowacje z fotonem świat, gdzie łączymy robotykę. No a że ja, nauczyciel matematyki, to bym nie była sobą, jakbym tej matematyki, słuchajcie mnie. Przemycała i one kochają matematykę. Ja widzę, że na przykład, jak robimy zajęcia z kodowaniem, i gdzieś tam język polski chce wprowadzić jakąś ortografię i coś tam kombinujemy, to ona od razu oburzona, ale pani uczy matematyki, o co tu chodzi? My chcemy matematykę. I tak z ostatniego tygodnia mieliśmy Dzień Liczby Pi, i dlaczego trzecia klasa nie może o tym wiedzieć? Tak, jak robiłam to ze starszymi, to dzieciaki też chciały poznać i też działały w tym obszarze, ale nie byłabym sobą, jakbym od razu im nie pokazała tego. Słuchajcie, mnożenia, które Asia w tamtym tygodniu prezentowała. No i powiem Wam, że cały tydzień chodzą za mną, że oni chcą to znać i bardzo im się podoba, i w jutro robimy mnożenie e, z maluchami. No i właśnie. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, żeby zachęcić dzieciaki, odczarować trochę tą matematykę. To jest ten moment, którym w geometrii, gdzie możemy tworzyć tą sztukę, gdzie dzieciaki rysują, ale ja im też pokazuję różnego rodzaju strony, gdzie mogą zobaczyć. I malarzy, którzy wykorzystywali wręcz cały nurt malarski związany z, z geometrią, czy też właśnie sztukę użytkową, i jak to tworzyć, ale te dzieci, które uważają, że, nie, że są słabe z matematyki, że oni nie mają zdolności matematyki, mają okazję się wykazać, krótko mówiąc, i mogą tutaj działać. Oczywiście, y, to nie jest też tak, że oni coś tworzą, przygotowują i później to ląduje do śmiet, w śmietniku. Nie, my później na tym pracujemy, wykorzystujemy to, do kolejnych działań, bo jeżeli tak jak tutaj e, widzą Państwo te e, obrazy stworzone z różnego rodzaju trójkątów, bo przy trójkątach, przy rodzajach trójkątów też tworzą takie mozaiki, grafiki, e, to później wykorzystujemy te trójkąty do obwodów, do e, obliczania pól, e, do obliczania nietypowych figur, które się składają z tych elementów, więc nadal na tym pracujemy. Oni to tworzą, a my nad tym pracujemy i wykorzystujemy. Kolejna rzecz to haft matematyczny. Przecież to można tak pięknie robótki ręczne, brzydko mówiąc, połączyć z matematyką. Zobaczcie, ile tej matematyki tu jest ukrytej i ile jest logicznego myślenia, bo żeby ten obraz powstał, no jeżeli mamy wzór, ok, musimy być sprytni, ale jeżeli mamy zaprojektować wzór, bo przecież po to coś zaczynamy i ćwiczymy, żeby później to rozszerzyć. U mnie rozszerzeniem, kolejnym krokiem jest projektowanie wzoru, zobaczyć jak to działa, nie samo odtworzenie, ale zastanowienie się, w jaki sposób to funkcjonuje i jak ja to mogę wykorzystać. Inne projekty twini, które realizowaliśmy. Akurat po zakończeniu pandemii, kiedy mieliśmy jak najwięcej się z dzieciakami ruszać, wychodzić na zewnątrz, no to znowu matematycy muszą coś wymyśleć, no bo podstawę programową trzeba zrealizować. No i wspólnie wymyśliliśmy z, z innymi nauczycielami matematyki, że zakodujemy trochę nasze dzieciaki, niech się poruszają, poruszają więc różnej formy kodowania. Tutaj znowu, jeżeli wchodzimy w kodowanie, mamy język polski, czytanie ze zrozumieniem, logiczne myślenie, ale tu jedna taka rzecz chcę Państwu zwrócić uwagę. Jednym z zadań pierwszych miało być przedstawienie się dzieci w sposób taki, że prezentują siebie za pomocą liczb. No to pierwsze, co mi przyszło do głowy, że tam pewnie wszystkie prace będą wiecie: narysowany człowiek, jego głowa. Takiej długości szyja, ręka, pomierzeni, poważeni, i to będzie projekt Ja w liczbach. Natomiast moi uczniowie mnie zaskoczyli bardzo pozytywnie, bo tu jest na przykład projekt ucznia, który przedstawił siebie w liczbach, ale w formie swojej pasji. On kocha chodzić po górach i on zaprezentował: słuchajcie, wszystko w liczbach. Ile szczytów zdobył, jak wysokie są to szczyty, jak daleko miał od skłocka w góry. Słuchajcie, to, co on zrobił, było tak naprawdę też wyjściem do tego, co my możemy na matematyce. Zrobić na temat właśnie czy podróży, ale on to wszystko przek pokazał. On też pokazywał energię, ile tracił energii na wysokość, którą gdzieś tam musiał zdobyć, wykorzystując też te nowe technologie, tak? dzięki którym możemy różne współczynniki mierzyć. Gry i zabawy logiczne z elementami kodowania. To tutaj też możemy I informatykę, bo dzieciaki wykorzystywały system dwójkowy. Ale ten projekt był jeszcze na tyle ciekawy, że uczniowie z klasy siódmej uczyli i wprowadzali świat kodowania kolegów z klasy czwartej. Takie połączenie dwóch światów też jest dodatkowo tym, że okazuje się, że nie zawsze ci siódmoklasiści byli nauczycielami czwartoklasistów. Bo jak się okazało, że trzeba sobie powtórzyć działania pisemne, to maluchy, które w tym temacie cały czas siedziały, stawały się nauczycielami więc taki model też możemy zastosować łączenia zespołów. Matmogranie na zawołanie to był projekt, który, w którym wykorzystywaliśmy jak najwięcej metod aktywizujących, gier, zabaw do tego, żeby dzieciaki pracowały. Ja wybrałam klasę sportową, to jest klasa, która najwięcej się chyba potrzebuje ruchu i tu dzieci w różny sposób odkrywały matematykę. w Różnych obszarach życia, rozwiązując właśnie zadania logiczne. Oni też, tutaj jest taki przykład, gdzie na plakacie wspólnie mieli takie plakaty powieszone z, z liczbami i dochodzili o cechach podzielności liczb, czyli ja nie podaję im definicji, oni tę definicję odkrywali samodzielnie, o co tutaj chodzi. No i co jeszcze. Układ współrzędnych, słuchajcie, klasa siódma, wprowadzenie do układu współrzędnych, no i się okazało, no co może być najlepsze? Najlepsze może być gra w statki, czyli doświadczenie z życia codziennego. Jak zapytałam moich uczniów, ile osób zna zasady gry w statki, albo ilu w ogóle grało w statki, okazało się, że to jest tak 50%. 50% nawet nie wiedziało, czym jest ta gra w statki. Od tego zaczęliśmy. Czyli możemy też przenieść doświadczenie dzieciaków z takich tematów i gier, które gdzieś w życiu codziennym mają, właśnie na matematykę, i to może być wstęp. I powiem Wam szczerze, że bardzo dobrze to zadziałało, że w momencie, kiedy sobie faktycznie przegrali tą grę w statki, poświęciłam na tą całą lekcję, ale czy była to lekcja stracona? Absolutnie nie. Bo dzieciaki później w ten układ współrzędnych weszły w bezpieczny sposób, już wiedziały o co, o co chodzi. Ekologia i miasto przyszłości. To jest temat, w który tutaj jeszcze została rozszerzona rzeczywistość wykorzystana. Dzieciaki projektowały miasto. Najpierw dowiedziały się, jak miasto przyszłości powinno funkcjonować. Miasto, które. Takie perpetuum mobile trochę jest, bo to, co jakby tworzy szkodliwego, potrafi przetwarzać na coś, co jest pozytywnego. Rozmawiali o bioodpadach, bioenergii, o energii słonecznej. Była rozmowa na temat tego, że jeżeli planujemy osiedla i stawiamy budynki, no to te budynki muszą być w odpowiedniej odległości, ale muszą być też w odpowiedni, w odpowiedni sposób usytuowane do słońca w kierunku słońca, gdzie powinno być więcej okien, jak budynki, całe bloki powinny stać czy szeregowo, czy jednak w jakiś innych formach, a następnie projektowali takie osiedla przyszłości. To był projekt, który realizowali na czterech godzinach bo całość się składała tak jak mówię z wielu elementów ale proszę zobaczyć, że jest to naprawdę szeroki obszar, który możemy wykorzystać i może być to słuchajcie pomysł na projekt właśnie, który z fundacją mBanku możecie zrealizować przygotowując pomysł właśnie w tym obszarze niekoniecznie z wykorzystaniem VR-ów, ale w innym możemy zrobić makietę na przykład takiego miasta gdzie dzieciaki posprawdzają Poszukają informacji w internecie, jak takie miasta w przyszłości mogą wyglądać i zaprojektować. No i tu moje maluchy, trzecia klasa. Jola badała Jacenty, my badaliśmy w projekcie i Twinning dynowisko. Badaliśmy dynie. Słuchajcie, te dynie można mierzyć, wważyć, ale powiem Wam szczerze, że jeżeli to samo zadanie zrobiłabym, pewnie w klasie czwartej, co prawda, nie mam w tym roku klasy czwartej. Ale bym zrobiła to samo. Tak samo by było zaciekawienie. Dzieciaki mają coraz mniej możliwości do wykorzystania właśnie wag czy elektronicznych. My też szeroko mieliśmy różnego rodzaju miar, mierzenie nietypowych kształtów, tak jak dynia. Oni też tą dynię badali od środka, co tam ona w środku ma, opisywali ją. Czyli projekt interdyscyplinarny łączący to wszystko. No i tu pytanie. Nie wiem, może ktoś będzie chciał napisać na czacie, co to za lekcja i o co tu chodziło. Co tu można było wycisnąć matematycznego? Wycisnąć, oczywiście, ktoś powie, można było owoce, ale co, o co tu chodziło w matematyce? Może ktoś ma jakiś pomysł trochę? Co tu można, co, co tu się w ogóle działo? Ja tak chwilę dam, bo patrzę na zegarek. O, ktoś odpowiedział, więc szybko sobie tylko przyłączę. Plusy i minusy. Okej, okay. tak się kojarzy. E, tak, przewodzenie prądu e, to, to raz. Tutaj badaliśmy, słuchajcie, które, e, które owoce, które warzywa mają jakby najszybciej, najwięcej mogą przewodzić tego prądu, czyli inaczej mówiąc, które najwięcej mają zawartości wody w sobie. Ale też o, przy tym zadaniu my to zbadaliśmy, napisaliśmy program w Scratchu. Następnie dzieciaki zbierały dane i prowadziły analizę. Tworzyły z tego wykresy, yy, więc przygotowywały sobie materiał do wykresów, które tworzyły. Czyli ja staram się tak przygotowywać zajęcia, żeby wykresy, gdzie czytamy wykresy, przygotowujemy diagramy, żeby to nie było na zasadzie takiej mamy wykresy w książce i czytamy te wykresy i, i tyle. Nie, dzieciaki tworzą je same, najlepiej, jeżeli zbierają też dane i dane nietypowe. Tu wykorzystanie właśnie e, pisania programów, kodowania, przewodzenia prądu, e, proszę zobaczyć, że tutaj nawet kwiatka przytargali, żeby sprawdzić, czy e, faktycznie e, kwiatek prze, e, przewodzi też prąd, a następnie e, no, padło pytanie i też sobie samo na to odpowiedzieli, że już wiedzą, po co jest ta skórka owocą. No, zatrzymuje wodę. Yy, kilka takich jeszcze polecajek, gdzie można znaleźć inspirację. Yy, ja w ramach projektu Steamowego PAK przygotowywałam scenariusze zajęć z matematyki, yy, interdyscyplinarne, połączone w różnych obszarach. I tu taki przykład, co mówi o nas PESEL, bo zobaczcie, że PESEL coś, co towarzyszy nam na co dzień, i z tego PESELu możemy wycisnąć bardzo dużo rzeczy. Oczywiście, Pesele się trochę zmieniły i zasada ich czytania, ale ja w tym scenariuszu pokazuję i pracuję też z dzieciakami na tych dwóch rodzajach Peseli. Tym pierwszym podstawowym, który gdzieś tym rocznikom przed 2090 rokiem działa, czyli ten początek, mamy datę urodzin, później odpowiednie. E, informacje i na początek dzieciaki czytają te informacje, z czego składa się PESEL, co te liczby mówią, czyli poznają e, funkcjonowanie. Najtrudniejsza jest ta cyfra kontrolna, w której już się pojawia matematyka, jest to wyjaśnienie. I co robią dzieciaki? Dzieciaki dostają instrukcję, tak, jak, e, jak, ob, jak obliczyć cyfrę kontrolną. Ja ich zostawiam, oni czytają to samodzielnie. Czyli praca z informacją, i z treścią, i z tekstem, a następnie sprawdzają pesele, które utrzymują. Oczywiście pesele nie są to pesele, które gdzieś znalazłam w internecie i dzieciakom udostępniam. Nawet słuchajcie, przygotowując materiały, okazało się, że jest generator peseli. Można sobie stworzyć takie pesele, wykorzystując ten generator, i to są pesele fikcyjne. Z tymi peselami e, można robić e, takie zajęcia, że dzieciaki dzielimy w grupy, i każdy otrzymuje e, jeden taki pesel, i na przykład szukają się po tych samych miesiącach, albo grupują e, osoby w wieku e, między 60 a na przykład 70 rokiem życia. Tu, I tutaj już muszą, tak pracują na obliczeniach, e, wyszukują takie grupy. Szukają, dzielą się na kobiety i na mężczyzn, i to sprawdza, czy pamiętają te zasady. No, i na języku polskim możemy pójść dalej, jako interdyscyplinarny, zrobić sobie na przykład dzień taki wspólny. No i uczniowie piszą rozprawkę na temat moje dane, moja sprawa, czy warto chronić swoje dane osobowe w internecie, i dyskutują, rozmawiają na ten temat. Natomiast matematyka jest wszędzie. Słuchajcie, ta książka jest na stronie Fundacji M Banku, dostępna w formie online, jest bardzo fajnie obudowana, bo można sobie zagadnieniami wybrać najważniejsze rzeczy. I zobaczcie, ja tu wyrzuciłam tylko niektóre inspiracje. Te inspiracje mogą pobudzić Was do tego, żeby wymyślić właśnie ten projekt. Projekt, który możecie mieć dofinansowany, projekt, który. Możecie realizować wspólnie z uczniami. Możecie sobie go zaplanować w dowolny sposób, wokół jakiegoś tematu. Tak jak mówię, tutaj dużo inspiracji. Na przykład, zobaczcie, że zegary natury. Jaki ciekawy temat. Je, czy jeżeli nie byłoby zegarów, teraz zegary zniknęły, w jaki sposób określalibyśmy? upływający czas. Jak zwierzęta, które nie znają się na zegarkach, potrafią określić czas? Teraz mamy wiosnę, ptaki wracają do Polski, no i skąd one wiedzą, że jest wiosna? Że to już czas. Przecież one w ciepłych krajach były. Było ciepło, nagle się nie zrobiło zimno. Tak? Możemy z dzieciakami dyskutować, szukać tych rozwiązań. Może być to projekt, e, słuchajcie, obserwacje przy stole. To jest ciekawy temat. Czy Matematyka przy stole jest. Czy nachylenie e, talerza ma znaczenie przy jedzeniu? E, czy trzymanie widelca pod różnymi kątami? Czy da się jeść? E, szkoła cięcia. Można zbudować projekt, słuchajcie, na kartce A4. Też kartka A4 i matematyka. Można wycisnąć naprawdę z niej ostatnie soki. Więc myślę, że mm, warto zajrzeć do takich inspiracji, popatrzeć, i wymyślić jakiś projekt i się zgłosić. Na co zachęcam wszystkich. Z mojej strony to wszystko. Widzę, że idealnie w punkt dzisiaj. Asiu, jak możesz, to zapraszam. Dziękuję, Jolu, i dziękuję Agnieszko. I, i do zobaczenia w takim razie za, za jakiś czas, czyli 10 kwietnia.